Cześć. Ja chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć, przedstawić, opisać, nauczyć, jeśli jest taka oczywiście opcja, jeśli coś z tego wyniesiecie. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o czymś takim, o rzeczy, którą jest stosowanie siatek. Nie będzie to od razu mówię siatkowanie logo, bo to mniej więcej mówiłem w poprzednim poradniku. Będzie to używanie siatek do wszelkich innych elementów, takich jak wizytówka, jakiś dokument tekstowy, papier firmowy, czy tego typu rzeczy. Ulotka, no generalnie wszystko, gdzie piszemy, gdzie wrzucamy obrazki, tak? Okej, jesteśmy teraz na etapie tworzenia dokumentu. Jeśli chodzi o jednostki, wybieramy sobie milimetry, wpisujemy sobie szerokość 90, wysokość 50. Tutaj coś mi się źle nacisnęło. Jeśli chodzi o spaty, tutaj jest parę szkół, ja przynajmniej się spotkałem z takimi, bo w jednej drukarni, ode mnie drukarnia zachciała, poprosiła mnie o spady wielkości 3 mm, to znaczy, że 1 mm góra, znaczy 1,5 mm góra, 1,5 mm dół, 1,5 mm prawa strona, 1,5 mm lewa strona. Ostatnio coraz częściej spotykam, że po prostu proszę mnie o dwójeczkę, czyli do góry 2, do góry na dole 2, po prawej stronie 2, po lewej stronie 2, czyli 4 mm spadu. Color mode, zaznaczamy sobie cmyk, dlatego że będzie to drukowany materiał. Raster effect, wybieramy sobie High 300 ppi. To jest rozdzielczość druku. Warto, no w druku, jeśli chcemy mieć wszystko dokładne, naprawdę wszystko na najwyższym poziomie, warto jednak tutaj tą rozdzielczość wziąć nieco większą. Patrzę, wszystko jest wybrane. Wpiszmy sobie business card. Business card i dopiszmy sobie Lion Hotel. Ok. Spad, jak widzicie, pojawił nam się od razu. Wygląda to w ten sposób, że mamy takie czerwone ramki. Jeśli macie je wyłączone, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to powód dlatego, że macie wyłączone jak to się mówi, linie pomocnicze, które możecie włączyć i wyłączyć w tutaj, już Wam pokazuję, gdzie rulers. Tutaj, które możecie wyłączyć tutaj. Guides, hide guides. Jak widzicie, teraz mam włączone command plus dwukropek. Znaczy plus no, dwukropek. Teraz, kolejną rzeczą, jaką ustalamy, to ustalamy sobie wartości. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Czyli mamy, pamiętamy spad, jaki ustawiliśmy. Był on 4 mm. Na każdą ze stron przypada nam 2 mm. Wchodzimy sobie w preferences i wpisujemy sobie keyboard increment na 2 mm. Co to oznacza? Oznacza to nic innego, że nasze na przykład linie pomocnicze będą się przemieszczać do 2 mm po naciśnięciu strzałki w lewo, w prawo, w górę, w dół. Udowodnię Wam to w ten sposób, że przesuniemy sobie na spad i teraz jak naciśnie w prawo, równa nam się z tym artboardem. Także taka sytuacja. Teraz tak, ustawiamy sobie pierwszą z linii, myślę, że na 4 mm, to jest odpowiednia odległość, to zależy od projektu, jak chcecie, jak widzicie wizytówkę, zawsze sobie tak 4 mm, jest to po prostu według mnie najestetyczniej. Z każdej strony sobie tak ustawiamy. Elegancko. Ok, mamy tak z każdej ze stron. Teraz sobie bierzemy sobie kwadracik, wybieramy sobie odcień biały na początek, później będziemy bawić się sprawami projektowymi. I wypełniamy sobie całą wizytówkę. Pamiętajmy, że format netto, znaczy no tak, format netto wizytówki będzie wyglądał w ten sposób. Ja jeszcze Wam zaznaczę, żeby nie było. Warto też sobie to proszę też zaznaczyć w sumie. Czyli to prawdopodobnie to, co znajduje się na tym, w tym miejscu, zostanie odcięte. Więc warto też o tym pamiętać, bo warto po prostu o tym pamiętać. Dobrze. Zablokujmy sobie te warstwy. Już nie możemy nimi ruszać. I teraz tak, co nam ta kompozycja taka powiedzmy da? Da nam to, że wszystkie elementy, jeśli będą stykać się krawędzi, to nie będą się stykać randomowo, nie będą się jakby stykać w randomowych miejscach, nie będą też dotykać tej krawędzi, więc to przede wszystkim nam da. To nam da przede wszystkim. I teraz zaczynamy projektować. Wybieramy sobie nasz blok. Klikamy na klawiaturze literkę T i wpisujemy. Ja się posłużę tutaj, myślę, moimi danymi, ale nie są żadną tajemnicą. To jest moje imię i nazwisko. Ustawiamy sobie je do tej krawędzi. Łapiemy sobie za ten anchor point, który się tutaj znajduje. I sobie wybieramy font.
fontów, no baza fontów jest naprawdę duża, możemy fonty brać z wielu stron. Ja wam powiem szczerze, że jeśli projektujecie na przykład dla jakiegoś mniejszego klienta, w sensie nie wiecie, że on za bardzo nie ma programów graficznych, to polecam stosować w wszelkiej identyfikacji wizualnej font, który będzie dostępny ogólny, jakby dla każdego. Stąd dobrym źródłem, moim zdaniem, jest strona, która znajduje się, nazywa się Google Fonts. Jest to bardzo dobra strona do właśnie takich fontów, które są dla wszystkich dostępne. No i nie pozostaje nam nic innego, na przykład wpisać sobie tutaj Dominik, żeby zobaczyć, jak to będzie mniej wyglądać na naszych, powiedzmy, literach. Wybieramy sobie kategorię, ja sobie wykorzystam tutaj font sans serif, czyli bez szeryfów. No i szukamy sobie fontów, które wyglądają dla nas ciekawie. Warto zwrócić uwagę na to, żeby po prostu wpasowywał się on w charakter marki, w charakter firmy, żeby też pasował on do wcześniej na przykład zaprojektowanych elementów identyfikacji wizualnej. Przede wszystkim w identyfikacji wizualnej ograniczamy się do maksymalnie dwóch, no powiedzmy, trzech fontów. No chyba, że są jakieś specyficzne kampanie reklamowe, no to wtedy wiadomo, nie ma wyboru. Dobra, ja mam font, który wygląda bardzo ciekawy. Wygląda nieco inaczej niż inne. Jest to mianowicie Tiltum Web. Tiltum Web. Oraz Work Sans wydaje mi się dość ciekawym fontem, tak zobaczę. Bardzo prosty font. Ma on dość dużo grubości z tego, co widzę. Więc myślę, że to jest font, na którym możemy się bawić. Ten font wydaje się taki bardzo ciężki, ta kropka i jest taka rozciągnięta. No moim zdaniem wygląda to zachęcająco, jak tam Fira wygląda. Też nie wygląda ciekawie. Wydaje mi się, że zostanie przy tym. Więc pobieramy sobie tego foncika. Pobieranko zakończone. Zainstalujemy sobie go. OK. On jest od razu w Illustratorze też rzucony. Ja sobie to tło zablokuję. Command plus 2. I tutaj sobie wpisujemy teraz TT. Dobra, było. Weźmy sobie regular na początek i weźmy sobie jakąś tam grubość. Myślę, że na razie możemy ze semi-boldem spróbować. Wygląda, wydaje mi się, dość ciekawie. Weźmy sobie nasze logo. Myślę, że wykorzystamy wersję pionową. Przepraszam, horyzontalną. Pomniejszamy sobie i tylko muszę jeszcze sobie spróbkować nasz fioletowy kolor, dlatego że tam jest wersja z białym napisem, a my potrzebujemy wersję z fioletowym napisem, więc bierzemy sobie tutaj i wrzucamy sobie nasz kolorek. I teraz wam też powiem taką ciekawostkę, taka powiedzmy, że to jest ciekawostka, zobaczmy. Ktoś napisał mi w komentarzach, wrzuciłem ten projekt, że przypomina on troszeczkę ten nasz sygnet konia. Zgodzę się, jest to nadal troszeczkę konik. Jak wiecie, miałem z tym problem w poprzednim filmie, że próbowałem zniwelować ten efekt konia. Jest to wciąż, może dla niektórych, które koń, ale po pierwsze, sama nazwa nam sugeruje, że jest to lew. To jest jedno. Tutaj jeszcze wam pokażę, jaką opracowałem wersję w taką, powiedzmy, w razie W. To tak wygląda wersja, która opracowana została w razie W. No tutaj już według mnie 100% lew, dlatego że jest to agresywniejsza sylwetka. Nie ma już takiego, jest trochę zmniejszyłem, tutaj zrobiłem tu bodajże kąt 30 stopni albo 35, nie pamiętam. A tutaj według mnie ta wersja tak jest lepsza, dlatego ją stosuję, dlatego że jest bardziej przyjazna i mi się osobiście bardziej podoba. Ja osobiście tutaj widzę już bardziej tak w 90% lwa. Także tylko taka mała ciekawostka, możecie ją tak potraktować. Dobra, ale już nie gadamy o tym, tylko zajmijmy się projektowaniem. Bierzemy sobie nasze logo. Ja sobie myślę, że wrzucę sobie w lewą stronę. Dlaczego w lewą? Mógłbym w prawą, ale ja wam powiem szczerze, że to wygląda u mnie tak. Jeśli mamy logo, w którym sygnet jest po lewej stronie, ja osobiście jestem zwolennikiem justowania tego logo do lewej strony. Nie lubię, jeśli jest na przykład coś takiego, jeśli to logo byłoby wyjustowane do prawej strony. Mi osobiście się to nie podoba. Nie jestem fanem takiego rozwiązania. Ja wolę justować wówczas do lewej strony. Chyba, że wyglądałoby to w ten sposób, że sygnet będziemy mieli tutaj i całość będzie wyjustowana w ten sposób. To też nie wygląda za dobrze, dlatego że to jest logo doprojektowane, jak widzicie, lew patrz w prawą, to nie wygląda za dobrze. Stąd ja osobiście jestem zwolennikiem rzucania tego w lewy corner, w prawy. Nie wygląda to jakoś tragicznie, bym powiedział, że nie wygląda w ogóle to źle, ale ja osobiście wolę wrzucone to w lewy górny róg. Po prostu mam takie zboczenie i tego się od jakiegoś czasu trzymam. Dobrze, boję się teraz trochę, że zobaczcie, sygnet i nasza typografia jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Boję się, że nie będzie, że typografia będzie troszeczkę, nasz krój pisma, który obraliśmy, nie będzie, że będzie to zbyt skomplikowany względem tego, ale dobra, spróbujmy. Więc bierzemy sobie nasze imię, nazwisko.
Ja sobie je, myślę, wyrównam jednak do prawej strony. Dobra. I weźmy sobie, wpiszmy teraz jakieś może dane. Na przykład wpiszmy sobie numer kontaktowy. Ja osobiście nie lubię tych ikonek. Te ikonki są strasznie takie tandetne. W sensie, one według mnie są takie lata 2016, 15, 14. Wtedy takie ikonki były, powiedzmy, modne, że się dawało planetę. Aczkolwiek to też zależy, wydaje mi się, od feelingu marki i tego typu rzeczy. Ja osobiście jestem zwolennikiem prostej komunikacji. Piszemy T jak telefon i wpisujemy sobie numer telefonu. Ja osobiście jestem takiego rozwiązania zwolennikiem, a czasami nawet w ogóle nie wpisuję żadnych literek, tylko po prostu od razu jadę z numerem telefonu. Myślę, że w tym wypadku taki minimalizm będzie naprawdę dobry, bo mamy bardzo minimalistyczne logo, bardzo minimalistyczny logotyp i jeszcze myślę, że zmienimy już tą typografię na bardziej minimalistyczną i pójdziemy w kierunku Soleil, tak jak miało to miejsce bodajże w logotypie, na którym nasz logotyp w logo został oparty. Bo teraz tak, nie wiem, czy wy wiecie, o czym ja mówię. To jest sygnet, to jest logotyp, to jest slogan, a całość to jest logo. Tylko tak w razie W. Dobrze, wpiszmy sobie nasz numer telefonu. Załóżmy, że jest to w Polsce, gdzieś ten hotel. Niech tam sobie numer telefonu wpiszemy. To nie jest mój numer telefonu właściwie, to nie jest, mógłbym sobie podać, ale no nie, nie będę tego robił. Aczkolwiek jak znajdziecie na Facebooku, to tam, no. Dobra. A wpisujemy sobie numer telefonu. Co jeszcze musimy wpisać? Jakiegoś maila? Myślę, że wpisam sobie Dominik, małpa. Teraz wam pokażę, jak ja stosuję jakości fontów. One nie są też randomowe, nie robię tego na zasadzie takim, że na przykład biorę sobie to inne nazwisko i sobie tak skaluję. Bo ja nie lubię, jak to są takie, no widzicie, dziwne numerki. Nie wygląda to według mnie dobrze i wydaje mi się, że klientowi robiąc projekt należy nie tyle skupić, co po prostu zadbać o takie szczegóły, żeby tutaj te fonty wszystkie by miały sensowne wielkości. Więc tak, wielkość fontu, jeśli chodzi o imię i nazwisko, myślę, że możemy sobie nieco większy. Myślę, że damy sobie na 12. Co do tego. Tutaj ja dałem, raz pamiętam, kiedyś klientce dałem na 6. To było zdecydowanie za mało. Znaczy, może nie zdecydowanie, ale było to trochę faktycznie małe, więc myślę, że 7 to jest idealna ilość. Idealny rozmiar, więc dajemy sobie 7 tutaj. Tak będzie wyglądał nasze dane kontaktowe. Co ja teraz zrobiłem, po prostu miałem zrobiony box tekstu, a mi się osobiście wygodnie pracuje, jak mam po prostu raz klikniemy i mam takie, nie mam takiego stricte boxa, tylko pole jakby typografii zwiększa się lub zmniejsza zależnie od tego, co napiszemy. Ok, mamy tak, Dominik The Lion Hotel. Myślę, że tutaj możemy sobie dać bardziej kontakt, będzie pasowało. To jest jakiś szczegół, ale dajmy teraz może miejsce, gdzie znajduje się ten hotel. Więc kopiujemy sobie, wklejamy, równamy, żeby to wszystko nam się fajnie tutaj porównało. I wpiszmy na przykład sobie tam jakiś kod pocztowy 60001 Warszawa. Dobra, powiedzmy, że taki będzie, no w tym miejscu znajduje się nasz hotel. Teraz tak. Ja sobie tutaj to zmniejszę. I teraz jak możemy zrobić też odstępy? Ja na przykład zrobię sobie taki trik, że to sobie złapię tutaj, dorównam do tego x-a. I teraz patrzcie. Raz, dwa, trzy. I nam się teraz to posunęło teoretycznie o 6 mm. Jeszcze możemy zrobić to na inny sposób. Mianowicie wyrównujemy sobie to, jest takie optyczne wyrównywanie. Tutaj nam to się niestety nie zesnapuje. Wyrównujemy sobie w ten sposób. I tak samo. Raz, dwa, trzy. Myślę, że tak będzie wyglądało to dość spoko. I tutaj myślę, że można zrobić tak samo. I raz, dwa. Tutaj damy sobie 2 i elegancko. Mamy rozstawione dane. Teraz nałóżmy na to jakieś może kolory. Tutaj myślę, że damy złoty na te dane. Nie wiem, czy one będą widoczne. Myślę, że sensownie będzie dać na to fioletowe, bo to jednak jest mniejsze. A na imię, nazwisko, które jest dość wielką typografią, dajmy sobie ten kolor złoty. Myślę, że to będzie wyglądać lepiej, zdecydowanie. I teraz jak możemy się tutaj pobawić, dorzucić sobie znowu do lewej, zobaczyć jak to wygląda, według mnie wygląda to niezbyt dobrze, lepiej wygląda to po prawej. Także tak, na tym polega generalnie to siatkowanie, czyli siatka niekoniecznie musi być widoczna, bo siatka to dla mnie jest chociażby wykorzystywanie tego, co wam tutaj pokazałem, że robimy sobie tak. Na tym to polega. Siatka to jest również, że tutaj mamy 12, tutaj mamy 7. Nie mamy na przykład tego zrobionego na zasadzie, ale może tak. Nie, mamy ściśle narzucone wielkości tej typografii. Jest to według mnie bardzo fajne i można po prostu wszystko mieć ten projekt jakby cały spójny.
Zróbmy teraz może papier filmowy. Ok, ja sobie pozwolę tutaj już te linie pomóc się skasować i zrobimy sobie po prostu zaraz je nowe. Podobnie sobie ustawiam spady, tutaj możemy dać nieco większe, myślę, że damy sobie 8 mm. Tak, mówię, dobrze mówię, 8 mm tu będzie? Dobrze, mamy tak wyglądające spady i to samo. Tutaj Wam pokażę może nie tyle na papierze filmowym, jak powiedzmy na jakiejś stronie z jakimś tekstem. Robimy sobie bloki tekstu, albo bynajmniej na początek jeden blok tekstu. I teraz tak, nie robimy tego, że sobie wrzucamy go tutaj gdzieś tam jakoś randomowo, albo jakoś tak o ten, tylko na przykład ja robię to w ten sposób, że bierzemy sobie na przykład, tutaj mamy 8 mm, to bierzemy sobie linię pomocniczą, mamy 8 mm, upewnijmy się, dokładnie mamy ósemeczkę i w ten sposób mamy idealne odstępy, idealny porządek, idealną harmonię. Oczywiście to jest może trochę mało, więc może zwiększmy sobie kolejne dwa o dwie jednostki, o 2 mm poziom, horyzontalną linię, poziom zwał jak zwał i mamy również porządek. No, na tym to polega. Naprawdę pomaga to uporządkować cały projekt i możemy to wykorzystać nie tylko na elementach tekstowych, słuchajcie, bo na przykład robimy sobie na przykład coś takiego jak jakiś call to action. Ok. Dajmy go coś niżej i teraz tak, wpiszemy sobie załóżmy tu jakąś treść. Widzimy, ona jest do tych marginesów, do przesadnie według mnie wyrównana, więc możemy też to zmniejszyć w sposób taki, że łapiemy sobie jeden bok i po prostu przesuwamy projekt o te 2 mm cały czas. Poczekajcie, zróbmy to tak, że złapiemy sobie jeden bok. Tak, mamy wyrównany ten tekst. Dobra, pasujemy. Dajemy sobie tutaj i teraz tak, odstępy jakie tutaj dajemy, to też nie dajemy jakichś randomowych, tylko możemy po prostu sobie też je dać na zasadzie tych milimetrów, o których ja mówiłem, czyli tutaj mamy, kończy nam się tekst. Ok, jest wyrównane. Albo dajmy sobie może więcej, 10 na przykład, bo 8 to trochę mało. I teraz na przykład sobie tutaj piszemy, załóżmy, are you ready? Dajmy sobie wielkość, tutaj jest 7, tutaj damy sobie tak jak tam 12. To sobie wyrównajmy teraz pod to. I mamy po prostu wszystko spójne, odstępy, spójna wielkość typografii, wszystko jest po prostu spójne. Jakby to powiedzieć, ja teraz tu nie wnikam, czy tutaj te odstępy są dobre, małe, za duże. Po prostu chcę Wam pokazać, że nie róbmy wszystkiego na oko, nie róbmy wszystkego na zasadzie takim, że o, bierzemy sobie na przykład, o, dobra, tutaj, to sobie damy tutaj. Wiadomo, to też jest opcja. Jeśli widzimy, mamy takie proste schematy jak tutaj, że mamy tylko jeden blok tekstu, jeden tam, jakiś tam, powiedzmy, are you ready? No i ready, to nie, tutaj nie ma robi nam to różnicy. Ale uwaga, jeśli będziemy mieć na przykład na jednej stronie parę takich rzeczy i na każdy z nich będzie tutaj, będzie, o, pokażę Wam, o czym mówię. No to chyba od razu widać, że coś tu jest nie tak, że aha, tu jest bliżej, to wygląda po prostu nieprofesjonalnie i wydaje mi się, że o takie szczegóły naprawdę warto dbać. No. Także co, ja Wam dziękuję, że byliście w tym krótkim, ale wydaje mi się treściwym poradniku. Ja osobiście planuję się na kanał wrzucać w przyszłości takie filmy jak, a to na razie nie będę nic zdradzał. Odsyłam Was do moich social mediów, które są w opisie tego filmu. Tam możecie śledzić moją twórczość. No i dziękuję za oglądanie. Jak Ci się filmik podobał i pomógł przede wszystkim, możesz mi podziękować, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem. Dziękuję za oglądanie. Cześć.